Proszę Państwa, nazywam się Jubita Korgol. Tak jak Wy, mieszkam tutaj w okolicy. Wiele razy też robię zakupy tam, gdzie Wy. Tylko być może moje życie jest troszeczkę inne. Ja na co dzień chodzę z Jezusem, ale nie zawsze tak było. Nie zawsze było tak, że On cokolwiek dla mnie znaczył i nie zawsze było tak, że zajmował jakieś miejsce w moim życiu i w moim sercu. Teraz jest inaczej, od momentu, kiedy ja się z Nim realnie spotkałam i to jest możliwe dla każdego z Państwa. Bóg jest ten sam, Jezus jest ten sam co kiedyś, ten sam dzisiaj. Te same znaki i cuda towarzyszą tym, którzy wierzą. Proszę Państwa, ja położyłam swoje ręce na kobietę, która miała guza na kości, została uzdrowiona. W imieniu Jezusa przeklęłam chorobę, jest zdrowa. Modliłam się o kobietę, która nie mogła mieć dzieci i o jej męża. Położyliśmy z moim mężem na tą kobietę ręce. Po 6 tygodniach była w ciąży, urodziła śliczną córeczkę. Modliliśmy się o człowieka, który tutaj w Pruszkowie dostał zawału serca. Był przez 7 minut. Niedotleniony miał mózg. Pomodliliśmy się w szpitalu o tego człowieka. Lekarze tak naprawdę nie dawali mu szans na to, że będzie mógł żyć. Ten człowiek obudził się, wszystko pamięta, jest zdrowy. Proszę Państwa, ta sama Ewangelia, te same znaki i cuda, które towarzyszyły Jezusowi, gdy On chodził po ziemi, te same towarzyszą tym, którzy wierzą. Kładziemy swoje ręce na chorych, ludzie są uzdrawiani, modlimy się o ludzi, są wyswobadzani. Być może ktoś związał Państwa życie, być może ktoś z Was ma depresję, jakąś nieuleczalną chorobę. Być może ktoś z Was ma chorobę, gdzie lekarze powiedzieli, że nie ma szans. Możemy się o Was pomodlić, nie musicie chorować. Każdy dzień może być dniem szczęśliwym, gdy się chodzi z Jezusem. Te same znaki i cuda, które Jezus czynił, chodząc po ziemi, powiedział, że będą czynić ci, którzy w Niego wierzą, bo On idzie do Ojca, że będą kłaść ręce na chorych, a oni będą uzdrawiani i wyswobadzani. I te same znaki i cuda dzieją się dziś, ale to do Państwa należy decyzja. Co zrobicie z tym poselstwem, które słyszycie? Możecie machnąć ręką, możecie wyśmiać, możecie powiedzieć, że nie chcecie, możecie mówić, że jest Wam za głośno, ale Jezus powiedział, to co słyszycie ode mnie na ucho, głoście na dachach, że Jego mądrość będzie zwiastowana dla ludzi na rogach ulic i na placach. I to do Was mówimy i to właśnie robimy. Już nigdy nikt z Was nie będzie mógł powiedzieć, że nie usłyszał prawdziwej Ewangelii ani prawdy o Jezusie. Nie można zasłużyć na niebo. Jezus wyraźnie to powiedział, że nie można być wystarczająco dobrym człowiekiem, żeby zasłużyć na niebo. Nie można spełnić tak dobrych uczynków, żeby pójść do nieba, żeby być zbawionym. Ani nikt nie jest na tyle zły, żeby nie było dla niego szansy i nie mógłby przyjść do Jezusa. Na krzyżu obok Jezusa wisiał złoczyńca. Wtedy krzyżowali tylko najgorszych przestępców. Powiedział do Jezusa, jeżeli będziesz w niebie, jak już będziesz w niebie u Ojca, wspomnij o mnie. A Jezus mu odpowiedział, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną oglądał Ojca. On nie zasłużył po ludzku. Zasłużył na karę, która go spotkała, ale uwierzył w Jezusa. Uwierzył w to, że Jezus Chrystus to Boży Syn, który przyszedł na ziemię i umarł za nasze grzechy. I że będzie u Ojca, że zmartwychwstanie. I ta wiara sprawiła, że Jezus mu powiedział, będziesz oglądał ze mną Ojca. Będziesz oglądał ze mną Ojca. I tą Ewangelię, proszę Państwa, Wam zwiastujemy. Tą Ewangelię, ten sam Jezus, ten sam Jezus, co kiedyś i teraz. Proszę Państwa, ja nazywam się Jurita Korgol. Kiedyś tak jak Wy, biegłam każdego dnia i nic mnie nie interesowało. Nic mnie nie interesowało poza moimi sprawami, poza moimi troskami, poza tym, czy będzie mi dobrze, poza tym, co ugotuję na obiad, co kupię, gdzie pojadę na wakacje, co zrobię. Nic poza tym nie interesowało mnie. Tak jak nie interesuje nic poza Waszym życiem, tak naprawdę w tej chwili często Was.
i nie myślicie o Bogu, nie myślicie o Jezusie. Ale prawda jest taka, że teraz, proszę Państwa, przybliżyło się do Was Królestwo. Teraz się przybliżyło Królestwo. Jest na wyciągnięcie ręki. Te same słowa, które głosił Jezus. Decyzja jest w Państwa sercu. On powiedział, to do Was należy decyzja. Czy wybierzecie życie, żeby żyć? Czy podejmiecie zgoła inną decyzję? Czy wybierzecie przekleństwo i odejdziecie? Na wyciągnięcie ręki jest błogosławieństwo. W imieniu Jezus jest zbawienie przez Jezusa, przez wiarę w Jego krzyż, przez wiarę w Jego śmierć, przez wiarę w to, że grób jest pusty, że On zmartwychwstał. Bądź druga droga, błogosławieństwo, bądź przekleństwo. On zareklamował życie, powiedział, wybierz życie, żebyś żył. Wybierz życie, żebyś żył. Tak powiedział, wybierz życie. Proszę Państwa, możecie wybrać życie, żeby żyć. Ja skończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa na Uniwersytecie. Później skończyłam studia podyplomowe. Po ludzku jestem bardzo dobrze wykształconą osobą. Jednak gdy poznałam Jezusa, musiałam poniżyć całą moją mądrość. Całą moją mądrość zdobytą w świecie i przyjść do Boga i uznać, że Jego mądrość i to, co się wykonało na krzyżu, jest tym, co niesie do mnie życie. Bo większe jest głupstwo Boże. Większe jest głupstwo Boże, gdzie dla wielu ludzi mowa o krzyżu wzbudza szyderczy uśmiech na twarzy i jest jak głupota. Mowa o krzyżu Jezusa. Ja musiałam poniżyć moją ludzką mądrość i zawołać do Niego. Muszę Cię poznać sercem. Muszę Cię poznać sercem. Muszę przyjść do Ciebie sercem do serca. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie, Jezus, do mojego życia. Pociągnij mnie do siebie. Bo moja mądrość, bo ciężko zdobyte wykształcenie, bo to, że mąż był partnerem w olbrzymiej kancelarii prawniczej, że mamy dużo pieniędzy i mieliśmy dużo, piękny dom, małżeństwo i dwoje dzieci, nie wypełniło wcale pustki w moim sercu. Ja z tym całym ludzkim bagażem przyszłam do Jezusa, gdy usłyszałam Ewangelię tak, jak wy słyszycie teraz, że Jezus umarł za mnie. Mówi, Jezus, czy to tego mi do życia potrzeba? Ale ja z tym wszystkim, tak jak wy możecie teraz, przyszłam do Jezusa i powiedziałam do Niego, nie znam Cię. Nawet nie byłam pewna, czy w Niego wierzę. Ale powiedziałam, jeżeli to jest prawdą, co ci ludzie mówią, to ja potrzebuję Ciebie poznać i otwieram na to moje serce. Nie umysłem, nie tak jak mnie dotąd uczyli, ale sercem. Zostałam uzdrowiona z guza piersi, dlatego że uwierzyłam, że 2000 lat temu Jezus na krzyż wziął każdą chorobę, umarł za mnie po to, żebym mogła żyć. Mam badania na to, że miałam guza i na to, że nie mam. Te same znaki i cuda. Przez tę samą wiarę kładę swoje ręce na chorych, a ludzie są uzdrawiani. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś, kiedy te słowa słyszycie, przybliżyło się Królestwo. Dziś jest dzień zbawienia. Możesz wziąć swój cud. Możesz przyjść do nas. Porozmawiać z nami. Możesz sam zawołać do Jezusa. Zapewniam Cię, że Ci odpowie. Albo będziesz miał wewnętrzne, głębokie przekonanie, że to, co słyszysz, to jest słowo od Boga. Albo przyjdzie człowiek i powie coś do Ciebie, a Ty będziesz wiedział, że posłał go Bóg. Być może ktoś z Was jest chory, ma depresję, lęki. Może ktoś związał Wam życie, nieuleczalną chorobę, cokolwiek. Jakąkolwiek chorobę, ona jest nielegalnie. Przyjdź do nas, położymy ręce. Nie wstyd do nas podejść. Mamy odwagę na ulicy publicznie zwiastować Boże Słowo, mówić o Jezusie. Każde nasze słowo jest zgodne z Biblią. Każde jedno, możecie to sprawdzić. Możesz do nas podejść, pomodlimy się o Ciebie, odejdziesz zdrowy. Królestwo jest na wyciągnięcie ręki. Twój cud i zbawienie też, tylko Ty musisz podjąć decyzję. Amen.